LEDowe lampy i czujniki uruchamiające oświetlenie, gdy pieszy pojawi się na jezdni, zostaną zamontowane na co 10. przejściu w Małopolsce. W tym roku w ten sposób bezpieczeństwo poprawi się w 40 miejscach. Ta zmiana sprawi, że kierowcy będą mogli szybciej reagować. Czy piesi mogą być spokojni? Jeżeli widzę kierowcę, to patrzę się, kto to jedzie. I po prostu staję, daję mu znak, że chcę sobie przejść. A jeżeli jestem kierowcą, a jestem kierowcą bardzo starym, to od razu staję, nie czekam, aż tam mi tam ktoś wychodzi na tą drogę. Pieszy na pasach powinien czuć się bezpiecznie, nie? A kierowcy, zwłaszcza w tych godzinach nocnych, jeżdżą coraz szybciej. Oświetlenie zostanie zainstalowane na przejściach, gdzie najczęściej dochodzi do wypadków z udziałem pieszych. Staraliśmy się, żeby te 40 miejsc było rozsypanych właśnie po całej Małopolsce, więc są i w Olkuszu, i są w Oświęcimiu, i są na południu Małopolski, w okolicach Nowego Targu, w okolicach Zakopanego. Wszędzie tam, gdzie uznajemy, że wymagana jest poprawa bezpieczeństwa. W całym województwie jest aż 1300 przejść dla pieszych. Według Zarządu Dróg Wojewódzkich i Komendy Wojewódzkiej w Krakowie większość z nich nie jest dostatecznie doświetlona.